Dlaczego niektóre rzeczy są zakryte? Dlaczego nie wiemy o nich wszystkiego? Przecież dobrze jest wiedzieć, bo wtedy można dobrze określić proporcje, wtedy można zrozumieć pewne procesy, które się odbywają. Jednak dzisiaj słyszymy o tym, że pewne rzeczy Bóg zakrył. I kiedy patrzymy na krajobraz górski, na Tatry, na widok spod Kasprowego Wierchu, przepiękne góry, to nie widzimy Boga, a jednak przeczuwamy Jego obecność. I dokładnie o to Panu Bogu chodziło. Nie o to chodzi, żeby Pana Boga zmierzyć, zważyć i definitywnie wtłoczyć Go w nasz sposób myślenia. Chodzi o to, żeby stanąć wobec tajemnicy, wobec piękna, wobec prawdy i powiedzieć: Panie Boże, uwielbiam Cię w Twoim dziele stworzenia. Uwielbiam Cię w Twoim dziele odkupienia. Ty jesteś moją radością, moim obrońcą. Ty jesteś dla mnie wszystkim.